widoczek z okna. Ale pogoda jest bardzo ładna, już nie pada wreszcie. Samochodzik pojechał. Czekamy na podwózkę z powrotem na metro. I co, było wygodnie. Możemy chyba polecić. Samochód wzięty w Lizbonie, oddany w Porto. Oddanie 5 minut. Podwózkę na metro, na lotnisko. Poranna porcja korka. Aeroportu Francisco Sá Carneiro. Po oddaniu auta wracamy do miasta metrem. No i oczywiście jak to na lotnisku, jest full ludzi do automatów. System ten sam co w Lizbonie, czyli musimy kupić kartę biletową i nabić bilety. Idziemy na spacer po mieście, pod katedrę. Najpierw na kawę, a pod katedrą spotkamy się z Polką, która mieszka w Porto. Jest tutaj przewodniczką i dzisiaj w ramach ciekawego pakietu zabierze nas w jakieś nietuzinkowe miejsca, gdzie nie każdy może się dostać. Bardzo nas intryguje ten program. Na razie nie zdradzę, co w nim będzie. A my schodzimy tutaj z Trinidad do centrum. Tysiące kafejek różnego rodzaju, imprezowni. Bo ta dzielnica jest wyjątkowo taka rozrywkowa. Do tego stopnia, że wczoraj wieczorem bardzo trudno było znaleźć zwykły sklep spożywczy i pytałem się o to, gdzie jest chleb lub jajka. Pytałem się gościa, który sprzedawał na rogu marihuanę. Myślę, że prędzej można było kupić marihuanę niż na przykład bułki. Na pocieszenie dla poznaniaków w Porto też całe centrum jest rozryte, ulice ogrodzone i robiona jest jakaś gruba infrastruktura. Także niektóre sektory są mocno też ograniczone. Teraz przecinamy taki popularny deptak. Kawiarnia? Może od razu, co? Okej. Pod katedrą, czyli kolejną Sé. Najwyższy punkt chyba w Porto w ogóle. I tu gdzieś jesteśmy umówieni z naszą przewodniczką. Pod zielonymi drzwiami głównymi pod wejściem. Czteroosobowy pręgierz i cztery uszy można od razu wieszać hurtem. Nie podpowiadać u nas, bo mogliby już zastosować. Przypadkowe ujęcie, rozumiesz? Tam czekają. Czy będzie problem, że ja sobie trochę ponagrywam tej wycieczki? Nie, nie, super. Nie, w ogóle się nie martw. Dzisiaj rano nagrywałam Polacy za granicą, więc ta kamera jest bardzo mała w porównaniu z tą. Oczywiście rozumiem, że z sobą w roli głównej. Tak, wiesz co, to oni mają kilku bohaterów. Polki za granicą. Nie, 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 jest jeden mężczyzna. Gdyby się okazało, że to jest za daleko i że tu mnie boli, tam mnie strzyka, to w ogóle nie musicie martwić, bo czasami używamy Uberka, pania taksówka nas podwiezie za euro czy od osoby i nie będziemy musieli iść, a się wyrubimy z całym programem, dobra? Dobrze, super. I teraz słuchajcie, takim bardzo silnym królem jesteś ten, nazywa się Alfons VI. Alfons. I teraz uwaga, uwaga, jesteś królem Leonu. Miałeś też dwie córki, jedna niestety dziewczyny do historii się nie przyda, ale przyda w tam się te kokliwatersko. Tam wypatrzył dla swojej córki Henryczka Burgundzkiego. Hmm. Henryk Burgundzki dziewczyny był kiepską partią, bo on był drugim synem. Jako drugi syn kiedyś nic się nie dziedziczyło. Powiedz mi, czy bierzesz to w posag podobać się?
O, teraz wiecie. W 12 wieku wyglądało to trochę inaczej. Nie było katedry, nie było mostu, nie było ratusza, nie było księgarni i tak dalej. Ale jest rzeka, jest ocean, wszystko da się zbudować. Małżeństwo toczy się w miarę dobrze, macie jedno dziecko. I teraz młody po dziadku w tej historii nazywa się Alfons. I teraz jak już mamy dwóch Alfonsów, to musi dojść do rodzinnej tragedii. A niestety od XIII wieku stolicą stanie się Lizbona. Więc my, jak my to jakoś porównujemy do historii Polski, to my jesteśmy tym gniezdem, Coimbra niech sobie będzie tym Krakowem, a Lizbona tą Warszawą. Na tym drugim wąskim okienkiem w prawo, po ukosie, czy widzimy małą łódeczkę? Jest. Jak na wysokości Najświętszej Maryi Panny wzrok skierujcie w lewo, na tym sporniku, krześle, zwał jak zwał, powinniśmy zobaczyć mały stateczek. Jako kobieta nie mogę mieć sama konta bankowego, ani bez zgody męża opuszczać kraju. Jak mówimy jeszcze o gorszych rzeczach, to obowiązek szkolny. Pamiętajmy, że ciemnym narodem fajnie się rządzi. Dla nas, dla kobiet, do trzeciej klasy w koło podstawowej. Dla was, panowie, do czwartej, bo mieliście być głowami rodziny. To dlatego, zobaczcie, zrobiliśmy badanie. 10 lat temu to 10% Portugalczyków nie potrafiło czytać ani pisać. To był jeden z najwyższych analfabetyzmów w całej Europie. Jeśli od Joli wynajęliśmy mieszkanie w latach 60. albo w latach 70. W pewnym momencie sytuacja ekonomiczna w Portugalii była na tyle kiepska, że wszystkie umowy o wynajem zostały, uwaga, uwaga, zamrożone. Później odmrożona została znaczna część. Kasia wprowadziła się jako ostatnia. Niech płaci 79. No to jak sobie policzysz, jak tutaj naprawdę nie było pieniędzy, jak to nas rozłożyło na łopatki. Polska podobno ten kryzys tak ledwo liznął nas, rozłożył tutaj na Półwyspie Iberyjskim. To zobaczcie, stwierdziliśmy, że skoro nie mamy pieniędzy, to zaprosimy osoby, które te pieniądze mają. Wspomnij mi już teraz nie? Magdę, zapraszamy Magdę. Magda, zrobimy z ciebie właścicielkę fabryki ubrań w Chinach. Dobra. I zapraszamy Ewę. Z Ewy zrobimy hodowcę wołowinki w Argentynie. I zobaczcie, chodzi o pokazanie wam przykładów osób, które są majętne, mają biznesy, są ustawione, czego nie mają rezydentury w Unii Europejskiej. Przyjeżdżają do Polski inne wizy, Niemcy jakieś pozwolenia. No Holandia wam każe wypełniać jakieś papierzyska. Co mówi Portugalia? Przyjedźcie do nas, zainwestujcie u nas, staniecie się rezydentami, bezwizowo poruszacie się po całej Europie. To co burmistrz portu mógłby zrobić, żebym ja się tutaj sprowadziła i chciała tą dzielnicę zaludniać, czy jaką kiełbaskę wyborczą burmistrz mógłby mi rzucić innym mieszkańcom, żebyśmy my tu chcieli wrócić i tu w tych średniowiecznych zaułkach zamieszkać. Więc to są wasze zagwozdki, a my wędrujemy dalej. W tym momencie oni się już zorientowali, ile podatków i obok nosa schodzimy. Więc zanim ja kliknę opublikuj, to Booking, Airbnb, jakakolwiek strona pyta się o mój numer AL, który może tam wpisać. Jeśli go nie mam, to nikt z tego nie opublikuje. Ale zajmujesz się też wynajmem, czy też? Tak. I pamiętajcie, że żółte są starsze, a niebieskie są trochę młodsze. Niebieskimi pokryliśmy Portugalię w 2017 roku, bo to było stulecie byli fatyńskich, a oczywiście to jest też pomysł na biznes. Wtedy powstało bardzo dużo kreatywnych biznesów. Setki tysięcy euro zarobił nasz rodak, który, zobaczcie, sprzedawał polskim pielgrzymom powietrze z Fatimy. Powietrze było w puszkach, pan zapewniał, że codziennie stoi przed bazyliką i napełnia te puszki. Oczywiście nikt go nigdy tam nie widział. Przecież musisz taki biznes. No co za problem, przecież dwa piwa i zaraz wymyślimy coś. Tak nie może być, przecież po co pracować, to jest hasło naszego wyjazdu. No to myk, co pakujemy tym razem. Magda ma fabrykę w Chinach. No to ja ci podsuwałem pomysł. Ekologiczne wota. Tak. To jest dobry pomysł, tak. Uważam. Bo wota będą miały zawsze wzięcie. A jednak spośród wiernych jest ileś tam osób, które jednak będzie im zależało na tym, żeby nie smrodzić i tak dalej, nie? Że myśmy tego nie wzięli. Ale jutro jest też dzień. Dali. Chcesz uzupełnić? A nie mamy wody, nie? Chcesz napić w ogóle? Pan, którego mama wynajęła to mieszkanie. Pan sam ma kilka lat, a pan wyzywa się w czasie do Francji. Czy to jest ta pierwsza wynajęła, jest na stałe morze? Matuzyniów to jest stara wioskarbacka, która obrosła blokami z widokiem na ocean. Wy tam możecie być dzisiaj, a za 3 lata zapomnijcie, że tam byliście. Jestem dużą z polską wycieczką i moje Polki od razu wyciągnęła aparat. Proszę bardzo, pralnia osiedlowa. Historyczna, starami. A
wisienką na torcie, sala arabska. Chłopcy dłubali, zobaczcie, 18 lat. Na ścianach sali arabskiej kładli złoto. Kuzuje się ten Nyplus z damarskiej posiadłości. Jesteśmy wielkości Europy. Do fabryki albo sam pracował, zobaczcie, w pole. Poznawała Manuela w wieku lat 14. W wieku lat 16 rodziłam pierwsze dziecko. Dzieci rodziły się 15, 10, 6 i tak dalej. Dzieci się nas było 5 sióstr i każda urodziła 6 albo 7. W tym momencie taka nasza kobiecka kamieniczka może mieć kilkudziesięciu spadkobierców. Teraz nagle masowo amerykańskie rodziny się tu sprowadzają w wieku produktywnym. Ile ma średnia amerykańska rodzina na pierwszą nieruchomość w Portugalii? Około miliona dolarów. Ile my musimy pracować, żeby zarobić milion dolarów w tym kraju? Pewnie za 3 życia. Więc dlatego tak na mnie miłosiernie skoczyły co nieruchomości. Tam jest bardzo mało. Tam zobaczcie, są plakaty z Młynarczykiem. Wszystkie ściany są pokryte niebieskimi plakatami FC Porto. Tam jest winko zielone za 50 eurocentów, które pan Paulo robi własnymi stopami. Jest blisko, zobaczcie, z drugiem jest zupka i jest toaleta. Czy zobaczcie, jest też kawa espresso za 60 eurocentów. Jeśli nie boimy się lokalnych doświadczeń, bo my na chwilę wchodzimy, to tawerny. Tylko nie możemy tak zrobić zdjęcia tym niebieskim ścianom i po prostu wyjść, to inwestujemy tam 50% w nasze szczęście i pijemy wino z miski. Musimy zapłacić gdzieś za toaletę, a tu możemy napić się winka i skorzystać z toalety. Toaleta jest bardzo też egzotyczna, panowie są uśmiechnięci, więc czy chcemy wejść na sekundę oczywiście i doświadczyć tego? Oczywiście. Dobra. Teraz się nie przestrawcie, bo to jest takie miejsce, które wymiera. Kultowe, kultowe. Wydaje, że kultowe miejsce warte jest zobaczenia, dopóki istnieje. Winko ma 17%, więc to jest taka wkładeczka, tak? Paszczyciki z dorsza i morszczuk świeży smażony w bułeczce. Nie, ale paszczyciki są suche. Okej, fawa jest tym nada i u nas serwerzy są nada i bolidny bagaliak. Ale to jest słodkie wino, tak? A co Paula, ile fałdów? Winio verde, morszczuk i sardynka. Nasza przerwa. Głowę zjadłam teraz. Reszta pójdzie lepiej. Może jeszcze ze dwie rybki bym zjadła. Te sardynki? I trafiliśmy do lokalnego miejsca, fana Porto, gracza Porto. Jemy lokalne rybki, wino deptane, vino verde, super miejsce. Thank you.
ludzie różnych innych religii. To dlatego, uwaga, uwaga, jeśli moje dziecko będzie się siedziało w tym kraju uczyć religii, ma na to sobotę i niedzielę, to nie jest przedmiot w szkołach. Nasz prezydent, jak zainaugurował pierwszą kadencję, na spacer poszedł do synagogi w Porto, do kościoła katolickiego i gdzieś jeszcze. Po drugiej kadencji poszedł do meczetu i gdzieś jeszcze, tak żeby wykonać kilka, zobaczcie tutaj, ruchów i ukłonów. Zobaczcie, to się dwa razy odbiło od naszego prezydenta, bo nasz prezydent jest praktykującym katolikiem. On powiedział, że gdyby on miał zagłosować w parlamencie, to on by zagłosował przeciw. Ale co powiedział, to wy wybieracie parlament, to naród wybrał parlament. To jest wasza opinia, w takim razie ja muszę się pod tym podpisać. Tylko doprecyzujecie poziom bólu i cierpienia i jaka komisja o tym będzie decydować. Za trzecim razem w końcu się podpisał, bo prawo prawodawskie już do tego go zmusza, konstytucja go zmusza, więc mamy od maja tego roku do nas. Ludzie chcą, to prezydent jednak musi. No tak? Dokładnie. Bo nie może się sprzeciwić. Tak. To jest demokracja. A pamiętaj też, że jest to kraj, w którym raz już rewolucja i to nie tak dawno była, więc każdy rząd też myśli o tym, żeby nie było, że naród może po prostu w każdej chwili wyjść na ulicę i odebrać im tą władzę. Czyli jednym słowem wniosek, rewolucje są zdrowe co jakiś czas. Super wycieczka. Pani Dorota otwiera nam oczy na wiele różnych rzeczy. Na problemy społeczne. Na wpływ turystyki, napływu obcego kapitału, a także kwestie proporcji turystyki do życia codziennego, religii, wiele, wiele świetnych informacji, a także zaglądamy do miejsc, które nie są popularne, które wydawałyby się być zarezerwowane dla tak zwanych lokalsów, ale oczywiście takiej rezerwacji w cudzysłowie nie ma. Każdy ma prawo wejść w wiele miejsc, tylko my często zdajemy się na utarte szlaki, na podpowiedzi przewodników, książek, na to, co w internecie podpowiadają nam TripAdvisory. Każde miasto ma swoje tajemnice, a te tajemnice są do odkrycia. Nie zawsze musimy, na przykład tak podróżować po Porto czy Lizbonie. Trzeba zajrzeć tu i tam w boczne uliczki. I pani Dorota opowiada. Bardzo często albo zbiegał do jakiegoś pałacu, mówił, o kurczę, jakie piękne kafle. Mauro wie, potrafią, to gdybym ja wszystkich ich, zobaczcie, tutaj wyciął w pień. Nauka małów i sztuka była na wyższym poziomie, to dlaczego ich tutaj wszystkich zamordować? Ale pamiętajcie, że mimo już kafelkujemy od wieku XII, to kafle na fasadach to jest moda dopiero XVIII-XIX wieczna. Kafelki jak u nas znak zabytku, od razu dom oznakowany, zabytkowy. Kafelki jako dekoracje, kafelki jako izolacja, a też kafelki jako pokazanie statusu majątkowego. Bo jeśli Magda sobie wykafelkowała, to jej się lepiej połodni w sąsiadce, a później Kasia sobie strzeliła wypukłe kafle na fasadzie. Wypukłe kafle są 3 razy droższe niż kafle płaskie. Więc teraz zobaczcie, to jest trochę jak w Polsce postawienie. Jak magnesiki, płaskie są tanie, wypukłe są droższe. Jak podoba się? Pięknie jest. Pięknie i smacznie. Po prostu cudnie. No po prostu... najlepiej, jak może być. Proszę, znowu winylki. I muzyka na ulicy. Proszę bardzo, te płyteczki w wersji turystycznej. A teraz idziemy szukać tajnej dzielnicy. Przejścia, prawie jak na peronie 9¾. Oddalamy się od typowo turystycznego tłumu. Ale ładne klatki z płytkami.